Witajcie, z tej strony Darkser Nobody, a to jest kolejny odcinek poradnika jak tworzyć tekstury. W którym to odcinku zajmiemy się teksturą desek. Jak wiemy, mamy ich wiele odmian w Minecrafcie, a każdy z nich ma swój kolor. Czy jednak jest to sprawa tylko maski, czy zupełnie oddzielnych tekstur? No otóż tak, tylko tekstur. Możemy zatem stworzyć dla każdego rodzaju desek zupełnie nowy, niepowtarzalny wygląd. Zaczynamy od wyboru układu, jaki będzie nas interesować. Deski mogą względem siebie być przesunięte w różny sposób. Tutaj widzicie przykłady. Wszystkie te możliwe układy polecam, one są obecne w wielu różnych paczkach. Możemy także zdecydować się na inną liczbę desek na metr kwadratowy. Tutaj widzicie przykład dwóch desek na metr, trzech albo więcej, sześciu lub ośmiu. Odradzam zbyt gęstego ułożenia desek, przynajmniej w paczkach o niższych rozdzielczościach, ponieważ nie pozwalają na oddanie zbyt wielu szczegółów. Odradzam także używanie nieparzystej ich liczby, gdyż niezbyt dobrze wyglądają bloki niepełne oparte o tę teksturę, czyli np. schodki czy półbloki. Możliwe są także zupełnie inne układy desek, np. ułożenie ukośne lub w jakieś wzory, dzięki temu uzyskujemy różne efekty. Jednakże jeśli nasza paczka będzie używana w zwykłej rozgrywce, to odradzam takiego zabiegu. Także zaczynamy. Tworzymy sobie oczywiście dokument 64x64 piksele w naszym przypadku i wypełniamy kolorem. Ja bym sugerował rozpocząć od koloru szarego, ponieważ oczywiście kolory zawsze można nadać. Wypełniamy i teraz oczywiście musimy, jeżeli najpierw ustalić liczbę desek, ale zaczynamy od tego układu, gdzie deska jest jedna na drugą. Czyli tutaj jedna będzie mieć rozmiar 64x16 pikseli. Bierzemy sobie kolor ciemniejszy i tutaj i będziemy musieli sobie zaznaczyć krawędź. Możemy sobie tutaj zaznaczyć w ten sposób zaznaczeniem. Oczywiście, bo to jest wypowiedź bardzo logiczna, no ale wiadomo o co chodzi. I zaznaczamy sobie mniej więcej w ten sposób. To będzie wygląd pojedynczej deski. Możemy ją sobie skopiować. O, w ten sposób. I teraz tak. Jak będzie wyglądać tekstura tej deski, to już zależy w dużej mierze od nas. Może ona być taka wyraźnie wypukła, lub taka bardziej wkrętła. Może mieć widoczne słoje, lub słonie, tak. Może nie mieć widocznych słoni. No, w każdym razie to już zależy bardzo dużo od naszego stylu. Tej tekstury, to znaczy tych linii, nie będziemy za bardzo ruszać. To tak będzie dokładnie wyglądać. Ponieważ to są, można powiedzieć, szpary między tymi deskami. To jest zabieg celowy. W każdym razie teraz możemy sobie wybrać kolor na przykład jaśniejszy. A. Chociaż w zasadzie lepiej jest zacząć od ciemniejszego. Tutaj pokażę wam, jak można zrobić fajną teksturę słojów, prawda? A więc rozpoczynamy od takiego pojedynczego słoja. Mają one taki wydłużony, można powiedzieć, że zbliżony do eliptycznego kształt, chociaż jest tak moim zdaniem trochę bardziej nieregularny. I oczywiście ułożone są mniej więcej w ten sposób. Teraz możemy wziąć sobie kolor jaśniejszy i troszeczkę popracować nad tutaj częścią, która jest oświetlana, prawda? Zakładamy, że to będzie taka deska troszeczkę bardziej wypukła. Najlepiej to teraz zobaczyć, jak to wygląda w oddaleniu. W ten sposób robimy wszystkie deski. Po skończeniu wygląda to mniej więcej w taki sposób. Teraz, co jeżeli nie chcemy mieć tak ułożonych ich jedna nad drugą? W takim przypadku musimy sobie je zaznaczyć albo pojedynczo, albo na przykład, jeżeli chcemy, żeby to było bardziej regularnie, tak naprzemiennie, to zaznaczyć sobie dwie, wyciąć i wkleić oczywiście i przesunąć. Tutaj ten taki krzyżyk na środku nam pokazuje, gdzie jest środek tej tekstury. Teraz zakotwiczamy, wklejamy jeszcze raz, przesuwamy znowu.
I to jest już jak gdyby gotowa teksturka, no ale tekstura, teraz musimy nadać temu kolor. Oczywiście kolor zależy bardzo silnie od tego, jaka to jest, jaki to jest gatunek drzewa. Jak to sobie wyobrażamy, jak wygląda nasz texture pack i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj po prostu możemy bardzo bardzo pokombinować. Ja nadam tym deskom taki ciemną barwę, zakładając, że to ma być dla dębu ciemnego. Można jeszcze podciągnąć troszeczkę kontrastem. No i nie przesadzajmy, troszeczkę zmienimy odcień. Odcień, nasycenie troszeczkę niższe. No i mamy gotowe deski. Ale, co jeżeli nie chcemy mieć słojów? W takim układzie cofamy się do jak gdyby punktu tym zrobieniem po prostu tych poszczególnych desek. To już zakrzywię, żeby, to znaczy zrobię cięcie, żeby was tym nie zamęczać. No, w takim razie mamy już te nasze podzielone deski. I teraz będziemy musieli sobie wziąć pędzel, raczej mały i z miękki. I po prostu możemy w ten sposób takimi szybkimi pociągnięciami, zaznaczę sobie pojedynczą deskę, żeby nie było, takimi pojedynczymi pociągnięciami sobie nadać taką właśnie teksturę tej deski, ale z zaznaczeniem, że nie będą to słoje. To będzie po prostu taka, można powiedzieć, stara deska, która straciła jak gdyby barwę tych słojów, można tak to powiedzieć. Możemy jeszcze sobie wybrać ciemniejszy kolor. Robimy w ten sposób każdą deskę. Tak to w tej chwili mniej więcej wygląda. Możemy to sobie jeszcze pociągnąć troszeczkę jaśniejszym. Tutaj. Żeby nadać tym deskom taki bardziej wypukły wygląd. Teraz znowu barwimy na taki kolor, jaki chcemy. Tutaj powiedzmy, że chcemy uzyskać kolor bardziej brzozy. Możemy to zapisać. Co zaś się tyczy desek w stylu kreskówkowym, to oczywiście musimy sobie wybrać odpowiedni kolor szarego. Tak, kto jest twoim autorytetem i dlaczego to akurat Lenin? No ale dobrze, mówiłem, zaczynamy od szarego, więc zaczynamy od szarego. W każdym razie, teraz wybieramy odpowiedni ołówek, odpowiedniej wielkości. I praktycznie jedyne, co tu musimy zrobić, to... No i dobrze, to jest... Tryb mi się przestawił. To porobić na przykład takie linie. Tutaj będzie bardziej to związane z cieniem. Możemy tutaj jeszcze dodać jakieś takie nawiązanie do słojów, jeśli chcemy. Teraz dodajemy jak gdyby jaśniejszy tutaj motyw na górze. Jeszcze jaśniejszy. No i w ten sposób wykonujemy wszystkie deski. Dobrze, mamy już nasze deski. Teraz, jeżeli chcemy, to robimy z tego jak gdyby takie naprzemiennie albo nieregularnie ułożone. Natomiast jeżeli nie chcemy, to nie musimy. I oczywiście barwimy. Ups, zaznaczamy całość. Czyli barwimy całość, czyli wybieramy odpowiedni kolor. No i zapisujemy. No, to wszystko w dzisiejszym odcinku poradnika, jak tworzyć tekstury. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło. Cześć!